Dzień dobry, Bogna Białecka, psycholog. Dziś o wyzwaniach, które spotykamy przypadkiem, a które mogą nam pozwalać wzrastać. Jestem dzisiaj w dość niesamowitym miejscu, jest to wnętrze bunkra. Można dostać klaustrofobii, bo mam mniej więcej 1,20 m wysokości od piasku do sufitu. Natomiast stwierdziłam, że to jest niesamowite miejsce, żeby nagrać jeden z odcinków, właśnie 5 minut dobra. Miejsce jest ciemne, może budzić trochę grozę. Natomiast pokazuje ono niektóre sytuacje, które nas dopadają od czasu do czasu w życiu. Nie myślimy o nich, ale znajdujemy się w nich. Znienacka dopada nas ciemność, znienacka dopada nas przygnębienie, czy wręcz depresja, albo apatia. I być może w tej ciemnej sytuacji znajdzie się takie światełko w tunelu, czy okienko prowadzące na zewnątrz. Postaci na przykład innych ludzi, którzy wyciągną dłoń. Jakiejś przyjemnej rzeczy, która akurat się wydarzy. Drobnej przyjemności. Nieoczekiwanego serca podanego na dłoni przez przypadkowo spotkaną osobę. To, co ważne, kiedy znajdziemy się w takiej ciemności, w takiej trudnej sytuacji, to jest przyjąć to dobro, które nas spotyka. Bo chyba najgorszą rzeczą, którą robią niektóre osoby, jest odrzucanie tego napotykanego dobra tylko dlatego, że nie pasuje do nastroju, burzy go. Jest mi źle, i ma być źle, i nigdy nie będzie lepiej. I człowiek napawa się tym, jak mu jest bardzo źle, i pogrąża się jeszcze bardziej w tej złej atmosferze, w tej atmosferze takiego totalnego przygnębienia. To jest bardzo złe. To znaczy, może mówię truizm, ale naprawdę. Umiejętność przyjęcia dobra, które nas spotyka, nawet kiedy jesteśmy w samym środku ciemności, to jest coś, co warto ćwiczyć, bo właśnie dzięki temu wydobędziemy się z tego totalnego zła. I być może za chwilę będzie przynajmniej odrobinę lepiej.